Szanowni Państwo, serdecznie witam na konferencji poświęconej projektowi uchwały, której jestem, że tak powiem, inicjatorem, ale parę słów chciałbym o tym powiedzieć. Tak, dlaczego tak się stało? Stało się tak dlatego, że swego czasu, 8 grudnia, czasowy, dwutygodniowy, jak to się mówi, minister podpisał rozporządzenie, które obliguje samorządy do tego, żeby stosowne akty prawne prawa lokalnego w ciągu 2 lat podjąć, a to może skutkować niestety tym, że ogrody działkowe mogą być likwidowane. Mówię to nie bez kozery, oczywiście mówimy o sytuacjach krytycznych, ale rozporządzenie, powtarzam, z 8 grudnia, które zostało podpisane nawet nie przez ministra, tylko w zastępstwie przez osobę, która rozumiem, miała upoważnienia do tego, aby taki dokument podpisać, ale to rodzi pewne, mówię, dla samorządu także przede wszystkim, ale dla działkowców pewne obawy, pewne niepokoje. Chcielibyśmy tego uniknąć. Ja tylko powiem, że od miesiąca stycznia, ponieważ dzisiejsza konferencja jest pokłosiem tego, że już w miesiącu styczniu rozmawiałem z szefem Okręgu Toruńsko-Włocławskiego, prezesem Piotrem Gadzikowskim na ten temat. Z innymi działkowcami spotykaliśmy się u mnie w gabinecie i owocem tych spotkań jest dzisiejszy, jest projekt uchwały, który ma być procedowany na najbliższej sesji. Ja tylko chciałbym przypomnieć, że w Grudziądzu ogrody działkowe stanowią prawie 250 hektarów powierzchni zielonej. Tak. To jest 5 tysięcy działkowców, to jest bodajże, panie prezesie, 20 tysięcy członków Polskiego Związku Działkowców, także myślę, że dla tej populacji to jest ponad jedna, można powiedzieć, 1/5 Grudziądzan, tak? No sprawa jest, myślę, że niebagatelna i musimy się nad tym pochylić. Samorząd grudziądzki jest nie pierwszym samorządem, który tego typu uchwałę będzie podejmował. Inne samorządy także podejmowały. To było Zielona Góra, bodajże Kalisz, tak i wiele, wiele innych miast. Natomiast biorąc pod uwagę, jeszcze raz powiem, zagrożenia, niepewność, o tym się nie mówi. Ale może dojść do sytuacji, o której wspomniałem na początku. Chcielibyśmy przynajmniej jako samorząd, ja jako przewodniczący Rady Miejskiej, chciałbym zaakcentować to, że my jako lokalni patrioci, lokalni samorządowcy na tego typu działania się nie godzimy. Mamy też nadzieję, że minister technologii i rozwoju, który jest tym ministrem, że tak powiem teraz, konstytucyjnym, pan hetman, doprowadzi do tego, że załącznik do tego rozporządzenia zostanie zmieniony i działkowcy będą mogli odetchnąć i nie być, że tak powiem, nie żyć w niepewności. Bo dzisiaj mówimy o tym, dobrze, no nic się nie stało, to przecież te ogrody nie będą likwidowane. Tak, nie będą. Ja pamiętam, jak podczas sesji Rady Miejskiej, bodajże w tamtym roku, było pytanie do prezydenta Macieja Glamowskiego, czy może to skutkować ogólnie, bo wtedy już rozmawialiśmy o projekcie tego rozporządzenia, czy to może w przyszłości skutkować likwidacją ogrodów działkowych na terenie Grudziądza, no części ogrodów, tak, nie okłamujmy się, tu nie chodzi, nie mówimy o wszystkich ogrodach, i prezydent Maciej Glamowski zapewniał, że nie. Ale prezydent Maciej Glamowski może być ustawowo jeszcze ewentualnie pod warunkiem, mam nadzieję, że to w tej kampanii osiągnie najlepszy wynik i będzie prezydentem kolejną kadencję, ale będzie mógł być tylko jeszcze 5 lat. A za 5 lat, jeżeli prawo nie będzie zmienione, może się okazać, przyjdzie ktoś inny, no i powie, no dobrze, no ale jeden czy drugi ogród możemy zlikwidować. I dlatego ten apel jest przygotowany wspólnie z działkowcami. Mam nadzieję, że radni na najbliższej sesji Rady Miejskiej ten projekt uchwały poprą. Natomiast ja też już Państwa informuję, że w porozumieniu z przedstawicielem
wiceprezesem Rodzinnych Ogrodów Działkowych oddziału toruńsko-włocławskiego, panem Mieczysławem Chrapińskim. Ustaliliśmy, że podczas sesji Rady Miejskiej poproszę radnych o to, aby bardziej szczegółowo na ten temat mógł się wypowiedzieć zarówno pan wiceprezes, oraz prezes Piotr Gadzikowski, prezes toruńsko-włocławskiego okręgu Polskiego Związku Działkowców. Z mojej strony tyle, oddaję głos wiceprezesowi. Ja mam pytanie, tak. 3 miesięcy mamy nowy rząd. Co nowy rząd planuje? Czy zmienić tą ustawę, czy... Bo w zasadzie to Lewica też jest w rządzie, to znaczy, jakie są przewidywania? I może zacznijmy od tego, żeby to wybrzmiało. Na jakiej podstawie teoretycznie można będzie likwidować ogrody działkowe w wyniku tego rozporządzenia? Jakie ogrody? Rodzinne ogrody, na przykład ogrody na terenach poprzemysłowych, ale myślę, że o tym dobrze by było, żeby bardziej szczegółowo powiedział wiceprezes, ponieważ siedzi w tym temacie i myślę, że dobrze by było... Projekt zakłada apel nasz, radnych, do pana premiera, do ministra technologii, do naszych parlamentarzystów z województwa kujawsko-pomorskiego, żeby ta sprawa miała określony wydźwięk i żebyśmy o tym zaczęli mówić. No ale ja pewnych rzeczy nie rozumiem. No, w Grudziądzu rządzi w tej chwili Platforma, Lewica i powiedzmy... I SOK. A w rządzie mamy też w zasadzie waszych kolegów. To sami do siebie będziecie teraz apelować? Znaczy, ja jestem... To chyba się nie rozumiemy, tak? Ja jestem samorządowcem. I obojętnie kto nie będzie rządził, jeżeli będę uważał, że może się stać komuś krzywda, tym bardziej, tak jak pan mówi, jako człowiek lewicy, będę apelował. Nieważne, czy to będzie rząd prawicowy, czy to będzie lewicowy, czy to będzie rząd koalicyjny, tak jak w tym momencie to ma miejsce. Natomiast fakt jest taki, że przedstawicielem koalicji rządzącej jest pan, ministrem jest pan Hetman z trzeciej drogi, z PSL-u. Ma na to określony jeszcze czas, żeby to rozporządzenie zmienić i mam nadzieję, że do tego dojdzie. Natomiast, tak jak pan redaktor powiedział, w koalicji różnie bywa. No, ostatnio się w koalicji nie można było porozumieć odnośnie spraw kobiet. No i dzisiaj efekty są takie, że w sondażach Polsce 2050 mocno tąpnęło, ponieważ politycy, jeżeli wychodzą i o czymś mówią, to później powinni realizować to, a nie wycofywać się rakiem. Ja należę do takiego typu samorządowca, można powiedzieć lokalnego polityka, który tak czyni i tak czynić będzie zawsze. A możemy tak od początku w ogóle, co to rozporządzenie określa? No to może proszę, ale ja myślę tutaj, że naprawdę chciałem oddać głos panu prezesowi, żeby pan prezes powiedział, że tak powiem od A do Z. Technicznie. Na czym to polega technicznie? Proszę bardzo. Panie prezesie. Tak do mikrofonu. Poprosimy i proszę się. Szanowni postawić. Państwo, tak rozporządzenie jeszcze, z 8 grudnia jeszcze. Ubiegłego roku w sprawie właśnie planów ogólnego zagospodarowania gmin określa strefy, w których mogą znajdować się rodzinne ogrody działkowe Polskiego Związku Działkowego i te niezrzeszone stowarzyszenia. W tych planach jest 13 stref. W tych 13 strefach, gdzie byliśmy poprzednio w 11, określono, że tylko w 3 strefach planistycznych gminy mogą znajdować się rodzinne ogrody działkowe. Te właśnie i pracownicze, rodzinne i wszystkie inne stowarzyszenia. I strasznie to zawęziło tereny, na których mogą te ogrody się znajdować. Czyli w każdej chwili na podstawie tego rozporządzenia do ustaw, które obowiązują, nawet ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, wprowadza się takimi drzwiami od kuchni możliwość likwidacji ogrodów działkowych w sposób legalny. Bo było tylko, że ogrody działkowe można było legalnie zlikwidować pod bardzo ważne cele planistyczne, czyli drogi, szpitale i inne cele ogólnospołeczne. Dzisiaj wprowadza się to, że jeżeli w tej strefie nie przewiduje się zieleni, nie przewiduje się rozrywki, nie przewiduje się wypoczynku, można ten ogród w perspektywie czasu na podstawie tego rozporządzenia ministra, rozporządzenia zaznaczam, nie ustawy, gdzie mamy swoją ustawę. Jesteśmy powołani na podstawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Wprowadza się taki niepokój, że będzie można w przyszłym planie zagospodarowania przestrzennego gmin, będzie można to zaplanować i zlikwidować. No. Taki właśnie taki ogród jak nasz jest w strefie przemysłowo-magazynowej. To,
ile takich ogrodów jest w Grudziądzu? A w Grudziądzu praktycznie to 30% by tylko zostało na terenach tych, które jest, to rozporządzenie mówi, że mogą być, a pozostałe 70% znajduje się w strefach właśnie planistycznych, możliwych w przyszłości, jeżeli by przyjęto plany zagospodarowania przestrzennego na podstawie tego rozporządzenia, możliwa będzie likwidacja. W sposób legalny to związanych z odszkodowaniem i ze wszystkim, ale jest taka możliwość. Jedna sprawa, szanowni państwo, kwestia ewentualnego w rozmowie z prezesem Piotrem Gadzikowskim przekazał taką niepokojącą informację, że pytanie jest, kto ewentualnie, jeżeli ogród miałby być hipotetycznie, tak? Dochodzi do takiej sytuacji, że jeden, nawet nie mówię w Grudziądzu, na terenie Polski jest jakiś ogród likwidowany, jest oczywiście kwestia odszkodowania i teraz nie bardzo wiadomo, kto ma za to odszkodowanie pokryć. To odszkodowanie na pewno taki działkowiec by otrzymał, natomiast pewnie by doszło też do sytuacji takiej, żeby się przerzucał rząd z samorządem, tak? Bo są dwie ustawy, ja w tym temacie nie jestem aż tak mocny, ale prezes Okręgu Toruńsko-Włocławskiego zwraca uwagę, że są dwa akty prawne, najkrócej mówiąc, które mówią, że to samorząd powinien zapłacić, to być może Skarb Państwa, tak, to likwidujący, to no, jest tutaj, są tu pewne niejasności i dobrze by było też, żeby ta kwestia była wyjaśniona. Ja mam, czyli wy teraz na tej najbliższej sesji będziecie apelować do nowej władzy, aby zmieniła te złe przepisy, które zostały uchwalone. Podpisane przez ministra dwutygodniowego, tak. Potocznie mówiąc. Minister Technologii i Rozwoju, natomiast tutaj się pod tym też nie podpisał pan minister, tylko w zastępstwie, tak, panie prezesie. Pan Uściński. Dwutygodniowy wiceminister. Na jakiej podstawie w ogóle powstało to zarządzenie, czy tam rozporządzenie? Bo to jakieś przepisy unijne, czy... Na podstawie... O zagospodarowaniu przestrzennym. Jest minister rozwoju i technologii, jest działem administracji rządowej, czyli budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Czyli na podstawie tych ustaw. W rozporządzeniu nie ma mowy. Nie powołuje się tutaj na konkretnej jakąś dyrektywę Unii. No jest ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym. Także na podstawie tak. Do możliwych późniejszych działań, jeżeli ktoś będzie coś chciał sobie wybudować. Państwa zdaniem chodzi o to, żeby budownictwo mieszkaniowe powstawało, czy żeby zakłady pracy powstawały, czy żeby magazyny powstawały, czy z tego można coś wyczytać? To znaczy można wyczytać, można tyle wyczytać, gdzie, jak to się mówi, wróbelki ćwierkają, tak, no, że ta ustawa była robiona pod deweloperów. Ale to ze słyszenia, także to nie jest, ja tego nie potwierdzam, nie zaprzeczam, natomiast takie, że tak powiem, sygnały do nas i do działkowców docierały. Najprawdopodobniej to tak wygląda, proszę państwa, proszę jechać do takich miast wielkich jak Łódź, Warszawa, gdzie w centrach miast znajdują się rodzinne ogrody działkowe. I to wszystko na pewno bardzo komplikuje włodarzom miast, jak to rozwiązać, a inwestorzy przychodzą z walizkami, można powiedzieć, pieniędzmi. My chcemy te tereny, bo one są bardzo atrakcyjne, nie? Gdzie w dolarach się za metr kwadratowy liczy 3300, czy tam ile w dolarach. No, to nie dziwmy się, że jest taka wielka nagonka i w ogóle no, ktoś za tym lobował, że zostało i jeszcze w takim tempie i w taki sposób dwutygodniowy rząd podpisuje takie rozporządzenia. No to nie jest to do przyjęcia, gdzie musimy powiedzieć, że to nie było z nami konsultowane, nie podlegało żadnej konsultacji, weszło po prostu do ministerstwa. Nawet widzicie, nie, to nie jest ustawa, to jest rozporządzenie. Rozporządzenie do pewnych ustaw, gdzie można to po prostu wprowadzić. No i wprowadzono. Za 5 dni był normalny rząd a to zostało nam po prostu jako taki, ja uważam, że to jest bubel prawny. Także nowy rząd ma co naprawiać. Tak.